No i takim palniczkiem to my się zaraz palimy w 4 minutki. Ty, ale patrzcie, jaki jest wypas. Chińczyzna wjechała. Chińczyk gdzie jest? Tylko takie tu latają wielkie skurwensony. Chińczyk to. Jeden chciał mi założyć gniazdo w uchu. Nie kręć jak polewam, bo później znowu będziesz zakurwała. Ale co, ale my pijemy. Ukrywasz się z tym? Anonimowy alkoholiku? Nie muszę. Nie. My pijemy, mamy ochotę się napić w lesie, to sobie pijemy w lesie. Tak. Legalne, z akcyzą, można? Można. Jest kolejny. Tak, ale jak on się tam wbije? On się wbije wszędzie. To nie jest to safari, to tam? Nie. Marecki już jest z nami. Safari na te lampy wytrzymują, tak? Które? Te Bosze? No. Pierwszy raz je testujemy, ale podobno 8-10 godzin. Świeci, 8-10 godzin mają być. Powiedziałeś za wojskowym numerem? Tak. Ale gdzie oni są w ogóle? Kinga, pamiętaj, zaraz za szlabanem jedziesz w lewo, widać tą drogę. Jest Chopin specjalista od płoszenia ryb? Chopin jest. Kurwa, łyżko. Ty Chopin się ściął, nie kurwa. Chopin, gdzie jest twoja szopa? Nie ściął się, spiął się gumką. Nie ma, nie ma, kurde, co tu? Straszyłeś rybki? Jaki Chopin? Nie ma, dzisiaj jest gumeczka. Gumeczka to nie brzmi dobrze. Ja mam taki. Czwarta nad ranem, tu już się coś piece. Wezmę może jeszcze światło ze sobą. Bo tu jest jakaś instalacja artystyczna przygotowana. Chopin nam opowie, o czym ta instalacja nam mówi. A, są dwa hamaki do spania i oprócz tego jest rozłożona... Chopin ryby strasza. Chopin ryby strasza, ale Marecki, jako konstruktor tej, co byś nam powiedział o tym? Że to będzie miłe spanie w naturze. Ale nie boicie się komarów? Do sprzątania, nie, no. Jakich komarów? O tej porze komary? A to co tu lata przed tą kamerą? Nie komary, komary są w 22. A komary 22 idą spać. Tak, bo my zamówiliśmy, żeby one poszły. To ja zapraszam na razie do stołu. To są moje, myślisz? Nie. Nie, twoje, no. Nie, to są kingi. Twoje kalesony. To są kingi. Kingi? Tak, i proszę tutaj się nie wtryniać do naszego spania. Nie, no, w spanie dlatego... Ani nad ranem, ani późną nocą. Nie, no, to była inżynierska rozkmina, dlatego przyszedłem zobaczyć, co tu jest grane. Przemysław, co będziesz jadł? Przepraszam, o co chodzi z tymi spodniami, bo coś tu mi nie halo? Spali razem z Kingą w tych jednych spodniach razem. Bo nie mogła nóg rozszerzyć. Co jeszcze będzie? Kartkóweczka. Ale taka do opierdolenia, czy będzie gdzieś do czegoś jeszcze? A widzą mamy? Mamy wino. Mamy do wina. A, bo taka karkówka, z jakimś tam za tym, za jajerem. A, już data przedata się skończyła, trzeba wiedzieć. Ale ten łok się nagrzał tak solidnie, nie? To musi być taki dymiący, nie? Tyk na bok, tyk na bok. Zmieszamy ogień, rzucamy karkóweczkę i się dusi. Jerry matrytki. Co matrytki? Musi trzymać to całą noc. Daj trytkę! Mamy plandekę 8x8, ale niestety udusi nas ognisko, coś czuję. No i zajebiście. Tylko to ognisko jest nam pod plandeką zupełnie do niczego niepotrzebne. Zobaczmy wytrzymalność. Z plandeką wódka się wylewa. No. Mam tytuł do filmu. Chuj z plandeką, wódka się wylewa. To tak jest, to tak żeśmy rozwiązali. Koniec końców, tak żeśmy rozwiązali ten problem. Jest plandeka? Jest. Nie leje na łeb? Nie. Wyśmalecki? Wniosę może to. Wiemy? Ja ci podniosę, kurwa. No ale mi już okulary parują, nie widzę co się dzieje pod plandeką, halo. Kinga, mieszasz się z tym. No, mieszam, no, mieszam. Przyjebałaś eleganckie klapki, ale nie ma kto pomieszać w tym. Mieszam, cały czas mieszam. Dobra, jestem z programu Wódko Pozwól Żyć. Chciałem przeprowadzić poranne wywiady. Pan jako pierwszy poszedł spać. Czy można coś na ten temat się dowiedzieć? Wyspałem się, dziękuję. Proszę. Polecam. Polecam? Tak, czy deszczu polecam, pan nie pamięta? Nie doświadczyłem. Przemysław, o której to poszedłeś spać, bo już ci podkreśliłeś to wielokrotnie. Chciałbym do annałów historycznych zapisać twoją wypowiedź. 3:21. I co? I to jest według ciebie okej? Zostawić wszystkich z taką ilością alkoholu? Jak jest? Widziałeś, jak ci pająki robiły gniazdo w ustach, jak spałeś w tym kokonie? Mamy ekspertów od składania namiotu. Ja chciałem nagrać teraz na YouTube'a instruktaż. Spokojnie, to tylko tam, żeby... Zapraszam.
Podejście numer 20-30. Szwedzka instrukcja, to dlatego problem. Tak. Tak. Widzisz, co kamera robi? Poszło. Kur. Dwie godziny się szarpali, tylko przyszedłem nagrać materiał. Chciałem gwiazdą posadzić dlatego, nie? Lipa. Ezery już się zdiagnozowali? Jeszcze nie. Ale to zdiagnozowali, że nikogo już nie chce robić. Ale jakie masz ten? Jak masz odczucia? To odkręć, dociągnij teraz, bo ten, ale ten, ten no to się powiększył. Ale co, to łożysko? Późne? Delikatny rozjazd na łożysko. Ale to jest... No ale jak dociągnie, to nie przypali go? No ale to nie może dociągnąć na ten, dociągasz, popuszczasz. A druga sprawdzał ten, drugą sprawdzaliście ten, drugą stronę? To druga strona, drugiej strony. To jest prawa, bo najgorsza. Ale to nie jest to... Raz w raz musisz to zrobić. Na potrzeb filmu zrobić. Guziczkiem. Tym? Czy tym? Tym. Ci spada i teraz ty naciskasz. Wzdryk. I masz 1.7. To 1.7 ma być, nie? Interfejs z patyka. Uuu, ale ci, kurna, upuściłeś. O, już jest okej. Okay. Zobacz, jak widzę krzesełko, żeby... No przygotował sobie, już pół godziny chodzi. Żeby się przypadkiem nie przepracować. Dobrze, tak właśnie ma być. Nie, bo na offroadzie to kolana upierdolone do krwi dotarte. A kto ci powiedział, że to na offroadzie? Dorzucasz kalosa, bo poziom benzopirenu spada. No. Poszedłbyś tam z drugiej strony po zamykał te. Idę. Zachowane wszelkie zasady 0-0. Możemy odpalać maszyny i jechać w las. Się spisały zajebiście, piła się spisała zajebiście i ta funkcjonalność, która pozornie wydaje się bez sensu, że jest Bluetooth, jest o tyle zajebista, że siedzicie przy ognisku, jak macie kilka baterii doładowane, to jak się jedna naładuje, dostajecie z SMS-a, czy tego, powiadomienie, że trzeba zmienić na kolejną. I w tym scenariuszu wszystko elegancko się ładuje bez zmarnowania czasu. O. Wszystko już spakowane? Jednak jedziesz na dachu, tak jak planowałeś? A jeszcze to bardzo mi trzeba wsadzić. Ule. Ile ty masz lat? Suple. No teraz to mi zaimponowałeś. To są suple. No wiem, mój 92-letni dziadek ma... Witamina B, witamina D, magnez, potas. I omega 3. A folia na głowę jest? I to jest tak. Temperatura, że tak powiem, można by powiedzieć, kolektora wydechowego. Jak będzie więcej niż 550 stopni, to się, jak to przyniosło powiedział, to tłoki stopią. Tu jest temperatura oleju w skrzyni biegów. Tu jest kompresja w turbinie. Tam jest temperatura wody. I w zasadzie tyle, jeśli chodzi o odczyty. A i dwa akumulatory. Jeden już jest prawie rozładowany, bo to jest akumulator, który chodzi sobie na postoju. A tu jest główny, a tu jest tak zwany równoległy. No i teraz będziemy go przez cały dzień ładowali, a w nocy będziemy go zużywali. Posprzątane, śmieci wyrzucone. I można jechać dalej. Szafa, ty prawo. Pojeżdżone? To kocioł trzeba rozpalać. Może chcecie obłożyć to sprzęgło mięsem? Może chcesz obłożyć to sprzęgło mięsem? Bo mamy dużo w lodówce. On pomoże. Uczę się przecież, tak? Jak się uczę? Przecież tu się 13 lat jeździsz. Reduktor ma włączony. Przemysław, że tu już 13 lat jeździsz. Włodia, ile on tu lat jeździ? Nie. Passatem by tu przeszedł, a my się możemy okazać, że jesteśmy za wysocy niestety, żeby tu przejść.